Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej wymaga stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności. I wcale nie chodzi o czytanie książek, ale o naukę poprzez praktykę. Takie manewry jak te to najlepszy z możliwych sposobów, aby podnieść swoje kompetencje. O udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, o to, że są w stanie sobie przećwiczyć jakby samo przyjęcie, wyznaczyć teren w razie czego do lądowania LPR-u. Plus wszelakiego typu jakby kompetencje na zasadzie rozmowy z poszkodowanym. To jest bardzo ważne, żeby osoba poszkodowana czuła komfort psychiczny, że można sobie to przećwiczyć, bo w codziennych warunkach później często nie wiemy, co mamy mówić do takiej osoby. Ta konkretna osoba to rolnik poszkodowany przez maszynę rolniczą. Rękę stabilizować, zabezpieczcie to, opała, trenek uciskowy, od razu, szybko. Sytuacja jest poważna. Mężczyzna co chwilę traci przytomność. Stracił dużo krwi, miał też amputowaną rękę. Uraz głowy, przytomny na tą chwilę. Potrzebne jedna jednostka ZRM. ZRM-u na chwilę obecną nie ma, będziemy dysponować LPR. Strażacy musieli zająć się poszkodowanym, ale także zabezpieczyć kończynę i przygotować miejsce na lądowanie lotniczego pogotowia ratunkowego. Mamy na co dzień do czynienia z różnymi zdarzeniami. Od pożarów, począwszy wypadków, po inne zdarzenia. I po prostu naszym obowiązkiem jest bezustannie podnosić poziom wiedzy i kwalifikacji. To jest niezbędne, żeby dobrze wykonywać tę służbę. A ta służba jest nieprzewidywalna. Strażak nie wie, czy i ile razy danego dnia wyjedzie do akcji. Przygotowanym trzeba być na każdą sytuację. Podczas tych manewrów mierzyć trzeba się było z 7 zadaniami. Od pożaru, tak jak tutaj jesteśmy na miejscu piwnicy, w domu mieszkalnym, po lądowanie helikoptera, amputację ręki, po pomoc zwierzętom uwięzionych w tunelu wentylacyjnym, po wypadki drogowe, motocyklista pod samochodem, pożar lasu. Także z każdej dziedziny jest jakieś zdarzenie dobrane. U mnie jest akurat założenie takie, że jest pożar samochodu. Będą gasić pojazd przy pomocy piany gasiczej. Mamy 2 poszkodowanych, którymi się już widzę, że ratownik zajmuje. W środku jest jeszcze niespodzianka mała, znajduje się butla, propan-butan, zobaczymy czy zlokalizują, a jak zlokalizują to co z nim zrobią. Także na razie póki co działają sprawnie, zobaczymy czy się tak utrzyma do końca. Próbujemy wszystkiego co się da, myślę, że ludziom się też to przyda i zawsze coś z tego wyniosę po prostu. Nie? Działaniom ochotników przyglądali się strażacy zawodowi. Na koniec zostały wyciągnięte wnioski i udzielone wskazówki, jakich ewentualnych błędów trzeba unikać, bo podczas prawdziwych akcji nie ma na nie miejsca.